Hej wszystkim was wszystkich bardzo Dzisiaj zapraszam was na długo wyczekiwany film na tym kanale. Mianowicie wielką książkową konfrontację i myślę, że to będzie wielka książkowa porażka tak samo jak w zeszłym roku. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to zapraszam do oglądania, już nie przedłużam. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów i więcej w ogóle filmów o bymła. Ten rok nieznacznie się różni od poprzedniego. Bez zbędnego przedłużenia lecimy z filmem. Czas start. Skoro sama przyznałaś, że choćby piątą falę wsadziłaś po to, aby zamknąć jedną listę, to czy jest sens tworzenia kolejnej? Tak, jest sens stworzenia kolejnej, ponieważ teraz zrobię ją lepiej. Ja byłam dobra, ludzie, naprawdę byłam dobra. Cieszę się, że się witasz, Kamaila. Ale lećmy do listy. A jedna ważna rzecz, jaką chciałabym powiedzieć teraz. Tego filmu nie oglądałam od momentu wstawienia praktycznie, ale mam listę taką jedną tutaj u siebie na jakimś meblu tutaj, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz oglądamy dalej i ciekawa jestem, ile książek przeczytałam, bo sama nie wiem nawet. Więzień labiryntu. Próby ognia. Lek na śmierć. Rozkaz zagłady. Kot gorączki. Wyścig śmierci. Przeczytałam wszystkie trzy pierwsze części Więźnia labiryntu. Nowelę jeszcze nie zaczęłam nawet, więc już tak ten. Jeżeli chodzi o wyścig śmierci, Majesty of Water nie przeczytałam. Królowa Terlingu. Inwazja na Terling. Losy Terlingu. Cyrk nocy. To był mój kaszel. Uwaga, jeżeli chodzi o Królową Terlingu, to bardzo śmieszna jest rzecz, ponieważ, moi drodzy, kiedyś, rok temu może, była promocja, że te książki, jedna była za 10 zł i kupiłam wszystkie trzy za 30. I uwaga, zamówiłam właśnie w tych okładkach, które pokazałam tutaj na filmie, jednakże przyszły mi w tej twardej i było mi nieziemsko przykro. Cyrk nocy jest przeze mnie, i nie przeczytałam ich jeszcze, ale Cyrk nocy już jest zaczęty w języku angielskim. Gra Endera. W sieci umysłów. Sorry, Justyna, nie przeczytałam. Alicja w krainie zombie. Rozgrywka. Illuminae. Alicję w krainie zombie przeczytałam. W sieci umysłów jeszcze siedzi, bo stwierdziłam, że przeczytam to dopiero kiedy przeczytam wszystkie Więźnie labiryntu. Illuminae przeglądałam i jakoś mnie to tak szczerze nie zaciekawiło dalej, żebym to kupowała. Może zrobię jeszcze raz drugie podejście, przeczytam to jeszcze raz, ale tak średnio idzie. Jezu, jest 15 książka, ja już ile przeciągnę przeczytałam. Każdego dnia. Każdego dnia to jest bardzo fajna książka, podobało mi się. Żniwiarz, 13 książka. Żniwiarz, tak! W tej książce akurat nie znajdziecie w Żniwiarzu i jestem niesamowicie wdzięczna Winidia za to, że mogłam właśnie być tam i napisać blerba! I czekam niesamowicie na kolejną część Żniwiarza. Nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale kiedy ja to nagrywam, jeszcze jej nie ma. Fangirl. Buntowniczka z pustyni. Zdrajca tronu. Duchy rebelii. Dziewczyna z drużyny. Buntowniczki z pustyni nie przeczytałam. Mroczne umysły. Mrocznych umysłów również też nie przeczytałam. Oddam ci słońce. Dotyk Julii. Oddam ci słońce i Dotyk Julii przeczytałam. Najśmieszniejsze jest to, że Dotyku Julii już dalej nie znajdę dalszych części, co jest dla mnie niesamowicie smutne, bo Mundrew chyba już ich dalej nie produkuje. I don't know. Serio nie wiem. Byliśmy łgarzami. Słońce też jest gwiazdą. I Lockhart nie przeczytałam, a Słońce też jest gwiazdą również jest przede mną. Dwie karty. Szturm i Grom. Ruina i Rewolta. Ruiny i Lewortę, Szturm i Grom przeczytałam, dwóch kart jeszcze nie przeczytałam na półce. Jestem w sumie taką... Średnio jestem przekonana do Liberdugo, ale jeszcze muszę przeczytać Królestwo Kanciarzy. Szóstka Wron. Królestwo Kanciarzy. Talon. Buntownik. Cinder. Outlayersi. Talon i Buntownik, oto jest o smokach. Bardzo chciałabym to przeczytać, przeczytam to. To jest taka moja faza o smokach, bo bardzo lubię smoki i w mojej książce również będą smoki. I dalej tam nie przeczytałam. I Outlayersi przeczytałam i teraz choruję na drugą część. 13 powodów. Ha! Assassin's Creed Renaissance. Assassin's Creed Bractwo. Angelfall. Tendryn i Kres Dni. Światło, którego nie widać. Spektrum. Zakon. Wiecie, czemu czytam Światło, którego nie widać i Spektrum?
takie cegły. Nie mam czasu. Pieśń. Ohoho, Samantha Szalona na syrenu. Bad Boys Girl przeczytałam, ponieważ bardzo lubię takie rzeczy, ten... Boże, może jak to się nazywa? FF Fanfiction. Bardzo lubię takie rzeczy i kiedyś pisałam, więc... I like it, I like it. Odchłani. Ktoś mnie obserwuje, nie przeczyta. Rycerze pożyczonego mroku. No, rycerze pożyczonego mroku. Wieczny dwór. Król Kier. Perłowa Ha! Dana. Tak! Przeczytałam Króla Kier. I trzeci dom, również, ale on się niestety nie wylicza. Kłamczucha. Kroników Jaru, Kroniki Jaru, Czarny Amulet. Kroniki Jaru, Siedem Bram. Szeptucha, Noc Kupały, Żerca. Niepowszedni, Porwanie. Ej, Niepowszednich miałam podpisanych na WTK przez autorkę i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Zaczęłam pierwszy tom, no i jeszcze go nie skończyłam. Begin Again, Just Again, Imagines, Simon oraz inni Homo Sapiens, After, Bez Siebie. Przeczytałam! Ej, Simona przeczytałam! Krąg, okay. Ogień, Za grube. Szukając Alaski, Żółwie aż do końca. John Green, te dwie książki przeczytane, Szukając Alaski i Żółwie aż do końca. Cień Rycerza, Elita, Jedyna. Pierwszych 15 żywotów Harry'ego Augusta. Rebeliant. Wybranie. Nie przeczytałam żadnych z tych książek, ale pierwszych 15 żywotów Harry'ego Augusta bardzo bym chciała. Patriota. Niedoskonali. Przeklęta korona. Królewska klatka. Ej, ja na tą książkę poluję na niedoskonałych i to tak bardzo. Może jak kiedyś będę jeszcze zamawiała książki, to trafi do tego koszyka. Ale może nie w tym miesiącu, może za 2-3 miesiące dopiero postanowię, że wejdę na Arosa i kupię te książki. Przeklętą koronę... Ej, nadal przede mną. Opowieści z Akademii Nocnych Łowców. Władca Cieni. Nie przeczytałam nadal opowieści z Akademii Nocnych Łowców. Dlaczego? Ponieważ, tam jest Simon i to mnie jakoś tak przeraża przed tą książką. Władca Cieni jest, wyszedł, ja nadal go nie przeczytałam, a już wyszła kolejna książka Cassandry Clare, której ja nie mam, a ja jestem jedną z największych fanek Cassandry. I wszystkie mam jej książki na półce i naprawdę kocham Cassandrę. Tak jak mówię, w następnym zamówieniu na pewno ta Cassandra się pojawi, ale nadal te książki przerażają mnie swoją wielkością i w ogóle, a teraz zatrzymałam w takim momencie film, że serio podobam się ja sobie. Czy to dobry znak? Chyba dobry. Kim jest Sky? Nie przeczytałam. Wieża Świtu. I tego ci kamień. Tak! Przeczytałam! Ci nie wybaczę, jeżeli ty teraz oglądasz tą swoją konfrontację, jak nie przeczytasz Dworu, Skrzydeł i Zguby. Pamiętaj, że się na tobie zemszczę. A Court of Frost and Starlight. I zaczynam się siebie sama bać, ponieważ nie przeczytałam tego. Nie dokończyłam reszcie Resanda, bo boję się tej strony, którą kiedyś sobie zaspoilerowałam. I nadal tej książki nie tknęłam. Przeczytałam przecież samą Sarę J. Maas ze Szklanego Tronu, ale... I nowelek też również nie przeczytałam, idąc za czasem. Naznaczeni, tom czwarty, Więzy Krwi. Pisane szkarłatem. Chciałabym dokończyć tą książkę, to jest tą serię, właśnie ten czwarty tom, ale nadal go jeszcze nie kupiłam i bardzo dobrze, bo sobie teraz przypomniałam, że jednak muszę go kupić i mieć go na półce, bo serio to jest bardzo fajna seria, mi się podobało i bardzo szybko ją czytałam, książkę na jeden dzień. Pisane z szkarłatem nie przeczytałam, Maja miała, ale sprzedała, chciałam od niej pożyczyć, więc już nie mam od kogo pożyczyć książek, musiałabym ją kupić i tak dalej. Silver. Pierwsza nie przeczytałam. Snów. Czerwień Rubinu. Osobliwe i cudowne przypadki Ewy Lavender. Wiecie, co jest ciekawe? Ostatnio byłam w świecie książki i patrzyłam na osobliwe i cudowne przypadki Ewy Lavender. Były za 15 albo 10 zł i tak się zastanawiałam, kupić, nie kupić. Aż w końcu stwierdziłam, że jednak nie kupię, bo żal mi trochę pieniędzy wydawać, ale... Miałabym przeczytana, tak to nie mam. Na ostrzu noża. Aj, ta książka będzie ekranizowana i ten Tom Holland będzie w niej grał. To jest bardzo, bardzo fajne, podoba mi się. I tu Percy Jackson! Percy Jackson, złodziej pioruna. Nie przeczytałam. Nareszcie, w sensie muszę to przeczytać. Bo tego też sobie nie wybaczę, tak samo jak Dworu. Więc Kamila, ja przeszykuję. Jak nie przeczytasz tych dwóch książek, tak?
to będziesz musiała wybrać jakiś chory challenge na kanale. Przypilnujcie Kamilę z przyszłości. Serio chcecie to robić? Co, mam zjeść wasabi? Jezu, co ja zrobiłam? Kamila, napiszcie w komentarzu, jaki chory challenge mam zrobić. Oprócz takiego, nie wiem, takiego bardzo chorego, w stylu zjedz kupę, nie? Takich nie robimy. Mogę zjeść wasabi, mogę inne rzeczy zrobić, okej? Okay? To no, wykonam w jakimś vlogu, czy jakimś, kurczę... O, w następnym jakimś filmie wykonam ten challenge, więc dajcie mi znać, co mam zrobić. Najbardziej lajkowany komentarz będzie Osobliwy dom pani Peregrina, Titanic. Pamiętna noc. Nie mam tej książki. Złodzieje snów. Tak, przeczytałam. Ostatnia spowiedź. Samoner. Początek. Chciałabym przeczytać bardzo, bardzo, bardzo Samonera początek, bo bardzo interesuje mnie ten typ fabuły książki, więc czekam niesamowicie, naprawdę bym chciała, ale niestety nie mam jeszcze tej książki na półce, ale chyba ją sobie kupię niedługo i sprawię i będziemy wszyscy szczęśliwi. Dziewczyna z dzielnic cudów. O, to też zakazane życzenie. Tak jak zauważyliście, to już jest koniec listy. Koniec! Koniec listy. Ja przeczytałam tyle książek, sama nie wiem na razie, w montażu się dowiem. Powiem wam szczerze, że ta lista, mam wrażenie, że poszła mi o wiele, wiele, wiele lepiej i sprawniej niż poprzednia. To i tak jest żałosny wynik. Powinnam przeczytać te wszystkie 100 książek i od razu powiedzieć wam na początku filmu: elo, elo, mordy, przeczytałam tylko 100 książek z tej listy. Bądźcie dumni. Uwaga, następny film to będzie też dosyć podobny w tych klimatach film. Będzie to trochę mniejsza liczba niż 100. To! Mam nadzieję, że tym razem podołam. Zobaczycie, wszystkiego się dowiecie w następnych filmach, na przełomie następnych tygodni, bo już wracam z normalną częstotliwością wszystkich filmów. Tak więc mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę. Czekajcie na następny film, bo też będzie bardzo, bardzo interesujący. I do zobaczenia w następnych. Pa!